Gdy wypita wódki szklanka, czekaj sobie na puzanka. Tak mówi starodawne przysłowie. Niewidomych wypasaczyć się trzewi z dalekowschodniego Marrakeszu. A z tej strony Macior, kłania swą mordę po samą torbę. I witam was wędkarskie czuby, wprost ach tuby. Gdzie nasrali Borysowi do tuby ze spławikami, ale on się tym nie przejmuje i dwa baty katuje, proszę państwa. Tak jest, jesteśmy na Achtubie, na łowisku, kurczę, chyba no, do którego większość wędkarzy dąży w tej grze. Bardzo fajne, kurde, łowisko. Jesteśmy sobie na puzanku, ludziska, przyszedłem na puzanka, no, zobaczyłem, że go tu łowią, kurczę, no i próbuję swego szczęścia. Jak na razie, kurde, drugi zarzut, złowiłem jakiegoś jeleca. No ale nie o tą rybę nam chodzi. Mam dwa baty, to może być zły pomysł. Zły pomysł. Dawno nie było spławików ludziska. Pomyślałem sobie, że taki materiał też, kurde, by się przydał. Bo jakby nie patrzeć, ta gra mnie kupiła właśnie, jeśli chodzi o nią. Te brania spławikowe są tu zrobione świetnie. Kurczę, no nie idzie w żadnej grze znaleźć takich fajnych brań spławikowych jak w tej. I nie ma co gadać. Najlepszy symulator na rynku jak na razie to RF4. Szkoda, że te grafiki tak kuleją w tych symulatorach. I nie radzą sobie z bugami, co jest śmieszne, bo jak zobaczyłem te Fishing Planet, ludzie, i tych bugów tam jest tyle, że aż żygać się chce. Ale troszeczkę odpocząłem od Russian Fishing. Jeszcze nie do końca. Taki luźny materiał, myślę, wrzucę sobie z Achtuby. Nie było chyba nawet Achtuby tutaj na kanale. O, branie, bym przegapił. No jakaś duża ryba. Co to jest? Płotka? Nie, jaś, kurczę, jaś, proszę państwa. Ja tu zameldował. Powiem wam, kurczę, słabiutką pogodę mamy, wiecie? Ja chciałem słońce. Co się stało? Nie chcę czatu. Chciałem słoneczko, wiecie? Czemu on mi idzie do przodu, jak daje na bok? Chcę odwrócić tą wędkę i podnieść, o właśnie, to. Wiecie, taka kurczę zabawa, nie lubię na dwa baty łowić. No bo kurczę, nie zawsze to wychodzi, wiecie? Nie zawsze to wychodzi. Większość razy nie zdążam, kurde, zaciąć. Jeszcze fajnie się łowi na te dwa baty, jeżeli te spławiki stoją w miejscu. Jest, wiecie, stała woda, nie płynąca. A jeżeli tutaj, kurczę, to płynie, no to jest, kurde, lipo. Oj, tu jakieś większe ryby mi biorą. Co tym razem? Serio? Na jętone, kurde? Na jętkę takie coś? Kurde, mamy ludziska... Wiecie, drobniutkie zestawiki, kurczę, tak naprawdę. Nie to, co ja zrobiłem, ale mi się te guziki pieprzą, ludzie, wybaczcie, bo dawno nie grałem w tą grę, załączyłem i palę jana, tak naprawdę. Proszę państwa, czyli dzień jak co dzień. Dobra, tu się wyszpanowała ta żyłeczka. Jak będzie branie, myślę, to damy radę coś zrobić. Chyba zaraz sobie to wszystko przerzucimy na nowo. Ale kurde, jak się wkurzę, to zwinę tą jedną wędkę. I będzie tyle, z tego pojedziemy na jednego bata. O, coś wam to podkręci, jakiś bajer tata. Wiecie, o co chodzi, kurde knury. Zaraz się wam pochwalę, co sobie kupiłem. Albo już się nawet mogę pochwalić, kupiłem sobie balonik. Balonik taki do pędzenia bimbru. Lodziska abstynent, kupił sobie balon do pędzenia wina. Tak, chcę się tym pobawić troszeczkę. Ja nie spożywam alkoholu teraz w ogóle, ani kropli. Ale kurde, wiecie, no co, coś musi się dziać. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi coś robić, nie lubię, no wiecie, siedzieć i narzekać, kurwa, wiecie, na życie, że jest takie, a nie inne. Niech się coś dzieje, kurde, no. I sobie, kurde, kupimy balonik, kupiłem sobie balonik i zrobię pierwsze wino, takie nastaw z ryżu, ciociosana. Zobaczymy, co to wyjdzie. Oczywiście ja tego nie będę degustował, ale tam trochę. Ale powiem wam szczerze, jak miałbym pić, to nawet, kurwa, nie wino, bo... Ostatnia rzecz chyba, jaką bym pił w życiu, to wino i czysta, a piwsko, a to wiadomo, każdemu chyba smakuje. No, ten deszczyk może nam przeszkadzać tutaj w połowie tego puzanka, no ale zobaczymy, no, weszła szklana wody, tak więc czekamy, kurczę, tutaj na niego. Ryba bardzo fajnie płatna, kurde, jak ktoś by był ciekawy, puzanek. Ale mamy jeleca, tu jest branie na tą wędkę, nie wiem, czy zdążymy. Jest, siedzi. Co tym razem? Czarnogrzbietka chyba, co? Nie, ciosa. Tu może brać ludzie i czarnogrzbietka, i ciosa właśnie. No i ten puzanek, widzicie, okoń, kurde, jaś wpadł, płotka może tu wlecieć. No na jętkę, kurde, każda drobniejsza ryba tak naprawdę może tutaj wpaść. Muszę się troszeczkę tutaj, kurde, wdrożyć w to łowienie na te spławiki. No bo wiecie, kurde, dawno, bardzo dawno nie łowiłem na spławiki, tym bardziej na dwa baty, kurczę, jeszcze na ruchomej wodzie, czego nigdy nie robiłem. Bo nawet jak idę sobie nałowić żywca w tej grze, ludziska, to
To prawda jest taka, że łowię na jednego bata, kurczę, bo... No bo najmniej brań tracę, wiecie? Widziałem już prędzej, że coś tam do tego dziubało, dlatego szybka zmiana była. Kolejny, kurde, jelcyn. Ha! Proszę państwa, mamy branie na jedenaczce. No coś się tu dzieje, coś się tu dzieje, coś tu, kurde, łowimy. Ale dalej to nie są puzanki, dalej to nie są... O, Szymaja, proszę państwa, Szymaja, co jej wiszą jaja. Ale tak, takie malutkie, wiecie, niewidoczne. Nie wiem, czy łowiłem już taką rybę. Nie mam pojęcia, kurde, nie mam pojęcia, ludzie. Zmujemy się tu na ten i tu już musimy... Ciągnij, Borys, ciągnij, ale niestety pudło tym razem. No nie zawsze się to udaje, a wręcz, kurde, przeważnie się nie udaje. Takie, kurde, zacięcia... Wiecie, jak widzicie branie, to już może być za późno. Gra lubi ruchać właśnie na spławikach, dlatego jak najmniej na nich łowię. Jak łowię, to żywca tylko. Żywca albo taka typowa zabawa ludzie na karasiu. Ale to na komarówce, na spokojnej wodzie. Tak jak to miało miejsce, gdzie farmiłem na początku level, gdzie wbijałem. A teraz... Teraz no nie, teraz mam grunt i bawię się gruntem, jeżeli już się bawię w tej grze, a dawno w nią nie grałem, tak jak mówię. Dobra, tam widzę tu. Pyk, ładnie, kurde, to było ładne branie. Jakaś, kurde, masna ryba. No okoń, kurde. Co to tak te okonie powchodziły? Chociaż zandka chciałem złowić. Ale może za daleko rzucam, wiecie? Być może za daleko sobie knury tym rzucamy. Nie wiadomo. Musimy pamiętać, która jest pierwsza wędka, która druga, bo potem jak się to pomyli, no to już jest gorzej, no. Potem ja już nie wiem, który spławik jest z pierwszej, który z drugiej i się kręca, i się motą, i tak to potem wygląda. Teraz trzymamy tą z zielonym spławikiem, czyli jedynkę. Dwójka jest niebieski. A może byśmy nakarmili naszego, kurde, komucha? Niech się nażre tych, kurde, melonów. A co, nie? Niech ma, ach, tobie właśnie fajne są te arbuzy, melony. Ja to często kupuję, często to je, Borys, tylko to je praktycznie teraz. Wbijam na Achtubę, co połów to dokupuję tylko tych melonów. Widzicie, trochę tego zje, a jak fajnie nabija te żarcie. Albo suchy chleb, wiadomo, nie? Nie ma lekko, nie ma lekko, proszę państwa. 8 rybek w siatce. I dokładnie rybek. A kurde, nie mamy tej, o którą nam tu chodzi. O puzanka, ludzie. Fajnie płatną rybkę, kurczę. No. Fajnie płatna rybka, czy zdążymy? Tak jest, coś siedzi. Chyba jelcyn, co? Nie, kurde, jaś, poważnie? Poważnie tutaj takie jaja se robicie ze staty? Czy tu było branie, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Hopla, tu. No i dobra, kurde. Przynajmniej coś się dzieje, co? Małe rybki też cieszą w tej grze, tak jak mówię, tym bardziej na spławik. Na delikatne zestawy. Ludzie, jak naprawdę znajdziecie dobrą miejscówę na puzanka. Wydaje mi się, że ta pogoda nam teraz przeszkadza, ale już nagrywam w taką pogodę i co będzie, to może to wypuszczę. Ale jak traficie miejscówę na puzanka, złowicie pełną siatę, to idzie zarobić naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Minimalnym tak naprawdę nakładem, bo co, jętki. U mamy puzanka i tu wymiarowca. Patrzcie, jaki on daje, kurwa, exp. To jest niemożliwe, co? Samica, no bardzo piękna samica, jakaś fioletowa pręga, no bardzo ładna rybka, kurczę, bardzo, bardzo fajnie płatna, jeszcze raz mówię, idzie naprawdę hajsu nabić, ale trzeba znać tą miejscówę, a to kurde wiecie, wymaga czasu szukania, kurde informowania się, aczkolwiek YouTube robi swoje, ludziska tutaj Peter, dzięki ci wielkie, wysłał mi troszeczkę kurde turkuci, troszeczkę. No dużo turkuci tych larw różnych, tego nosorożca, gównojeża i coś tam jeszcze, takich tych przynęt dedykowanych na jesiotry. Ludzie tak więc, kurde, jak wykminię jakąś miejscówę pewną na jesiotra, bo nie chcę tym rzucać, to są, kurde, no przynęty. Nie chcę ich zmarnować gdzieś na miejscówkę, gdzie będę się bawił i szukał tego jesiotra, bo opierdolą mi to płotki i inne takie gówna. Tylko na jesiotra i nagrałbym jakiś filmik. Dzięki ci, Peter, jeszcze raz prosiłem cię o 5 sztuk, bo tylko żeby materiał nagrać, tak? A wysłał mi tego, kurde, ze 130 w sumie. Czyli, kurde, no już się można pobawić. Tak więc może wpadnie jakiś, kurde, materiał z jesiotra. Póki mam te kołowrotki w jakimś tam stanie, że da się powyciągać te ryby. No bo ostatnio, kurde, ta natura mnie zawiodła, wiecie? Na tym dzikim karpiu byłem, jak jebło coś, kurde. Wywlekło mi całą żyłkę, oczywiście Alt F4.
dało radę, nie? Ale kurde, no zdziwi mnie ten kowrotek. Chyba, że to był jesiotr tam na tym dzikim karpiu, ale też było tak, że nie było gdzie tam chodzić za tą rybą, bo oczywiście krzaki cię zablokują. Ty, branie jednocześnie na dwie wędki. Widziałeś to, Ryju? Widziałeś takie jaja? No i mamy kolejnego, kurde, ludzie, puzanka. No świetnie, świetnie. Przejdźmy sobie na tą wędkę może. Nawet się nie mam jak kawę napić, wiecie? Czy mam tutaj lewą rękę na klawiaturze, na numerach? I czekam, nie? I czekam sobie na puzanka, kurde. No i teraz, kurde, znowu jedyneczka tutaj dudni. Cyk, siedzi. O wow, czarnogrzbietka chyba, albo ciosa. Ciosa, co ma zadartego do góry nosa. Komuchy. Tak jest, kurde, fajne, fajne. Fajne, kurde, branka, co? Fajne rybki, ciekawe rybki, ludzie. Ciekawe rybki to są. Tą ciosę chyba wszędzie łowię, wiecie? Gdzie nie pójdę sobie z jętką i nie rzucę na jętkę, to kurde, ciosę łowię. O, coś większego. Puzanos. Puzanos, kurde, ale fajny. 4000 ekspa, ty! Może jeszcze nam tu wyjdzie jakiś trofiejek, kurde. Nie mam takiej ryby trofiejnej. No to by było ciekawe, kurde. To by wam powiem, było, kurde, ciekawe i fajne. Ha. Fajne doznanie, wiecie? Takiego pudzianka, kurde, walnąć tutaj trofiejnego. A co, nie? A co? Nie wiem, czy taki jeden kosztuje 2,5. Wiecie, 2,5 sreberka, czy może więcej? Nie wiem, nie chcę kłamać. Sprzedawałem już tą rybę. Zauważyłem tylko tyle, że kurde, no fajne siano za nią było. A wiecie, podnosisz bata i jest 2,5, nie? Jakby. Gdzie niekiedy karpia musisz wytachać, kurde, i on ci da 5. Zestawiki, kurde, ludzie, ryłeczki są drobne, do 3,5-3,9 kilo. Spławiki, widzicie, takie byle jakie, kurde, najtańsze. I haczyki, 18, o ile się nie mylę, tu mam założone berserk hooki. Czyli 17, coś takiego, wiecie? Zaraz dla ciekawskich mogę pokazać, kurcze, zestawy. Bo wiem, że to niektórych ciekawi. Takie mamy zestawiki porobione, dwa praktycznie takie same, tu jest żuka 3,5, tam jest 3,9. No i haczyki 18, berser hooki, tak jak mówiłem. Tak więc wiecie, takie coś starcza w zupełności na takie rybki. I tak jak mówiłem, kurczę, no zero wkładu, a idzie zarobić. Idzie zarobić i nie niszczyć sprzętu, o to chodzi najbardziej, bo ciągnąc knura, no to wiecie, sprzęt się niszczy, no niestety. Niestety i trzeba, nie zdążę. A ja pierdolę, co to jest? Jakiś okoń, kurde, albo płoć. Co to jest? Jakaś dużo ryba, ty. Kurde, jazie, jak takie jazie tu będą ludzie nakurwiać mi do tych wędek. Bo poszły pod rybami, wiecie, mordy? Tam było branie, widziałem. Chodź tu. Nie zdążyłem. Ale było. Kurde, takie jaźmiony. Ej, albo ludzie, ja tu nie mam ustawionego gruntu chyba, wiecie. Damy sobie tak, bo możemy. Opla, teraz jest przekładaniec. Przełożone mam to, wiecie, na opak spławiki. Pierwszy jest jako drugi, a drugi jest jako pierwszy. Wiecie, o co chodzi, knur, ale zaraz one się wyminą. Grunt fajny na tego puzanka to jest metr do 1,3 m. Z tego, co słyszałem, dowiedziałem się. Na tym gruncie najlepiej wchodzą te pudzianki. A nie wiem właśnie, czy nam te jazie nie biły, kurde, bo... Dajmy tak. Coś tu, kurde, skubało, co? Coś tu nam skubało. Fajnie, że kurde w dzień mi się udaje to nagrywać, ludzie. Musiałem trochę przysiedzieć przy klawiaturze, wiecie, dopłynąć tu ten, akurat był dzień, ale... No ten deszcz mnie troszeczkę, kurde... Zdziwił, wam powiem szczerze, że mnie zdziwił, bo na Aktubie przeważnie jak tu jestem, to jest, kurde, słońce. Bardzo fajna miejscówka jest na Buffalo, bardzo ładna, w ogóle bardzo ładne łowisko. I do spinningu, i do, kurde, gruntówek.
I nawet do trollingu, kurde, bardzo fajnie. Fajnie się tu trollinguje, bo jest dużo miejsca, kurde, jest dużo miejsca, płyniesz sobie prosto, możesz się czymś innym zająć. Wiesz, i tyle. A nie tak, jak się idzie na te gówno tam, jak się to tam nazywało. Taka ta jedna miejscówka na trolling. Zaraz sobie przypomnę, to wam powiem, coś tu siedzi. O, chyba Pudzianek. Nie, Jaś, kurde. Kurde, jak się tam ta miejscowa nazywała, no? Zapomniałem teraz. Jaką ja mam sklerozę, ludzie. Ożrę orzechy dziennie, to jest dziwne, wiecie? Orzechy wdupcam codziennie. Ole, poszło. Piękne branie. Agresywne, jak to mówią fachowcy. No i Pudzianek, no wiadomo, że Pudzianek przy kurwi. Jak się należy, co? Patrzcie się, ej, momentalne branie, kurczę, co? Jak w realu, kurde. Wiecie, jak w realnym życiu. No i obserwacja, obserwacja. Coś tam na jedynce świrowało gołębia. Podoba mi się ta zmiana wędek, ludzie. Nie podoba mi się zmiana wędek Fishing Planet w ogóle. To jak on to tam przekłada, te wędki. To... Nie wiem, kto to wymyślił tam, ale zepsute to jest. O, co to jest? Jaś? Nie, Pudzian. Może nie będę zgadywał, wiecie? Nie będę zgadywał, bo to nie ma sensu. Ty, ale cieszą. Oj, to takie połowy. Trochę tych Pudzianków mamy, co? Chyba jest branie znowu na tym, tak płynął spławik. Jest tu branie. Panowie i panie, dokładnie nie ma już spławika. Ale trzeba ogarniać dubsko, wiecie? Jelcyn. A zabieram, każdą rybę zabieram, bo nagram tylko materiał i wyłączę i tak, kurde, kompa. Może jeszcze sprzedam te ryby. Ewentualnie, ale nie mam czasu, bo jest godzina 20:29 na noc, kiedy do roboty. Tak więc nawet nie wiem, czy je sprzedam. Może jutro je sprzedam, a znając życie zapomnę i te ryby się tu zmarnują w tej siatce. Wiecie, zmarnują się te Pudzianki. A masze nieszczęsne. Ale zobaczymy. Ale trzeba ogarniać dubsko, kurde, jednak na łowienie na bata. I jest to też, kurde, fajne, wiecie. Jest to fajne odpocząć sobie od tych gruntów. I trochę skilla potrenować, kurczę, co? Takiego, kurde, spławikowego. Coś jakby na tym pierwszym mam branie, czy co? Tak dziwnie ten spławik. Wiem, że on już dotarł do końca swojej podróży, żyłka się napięła. Ops, przerzucamy sobie to znowu tu. Tutaj takie te brania widzę, jak sobie to rzucamy, są najlepsze. Opatrzcie się, widzicie? O tym mowa. I chyba Pudzianek, co? No dokładnie, 60 gram już jest wymiarowy. Super. Tak samo fajnie odpocząć sobie od tej ruskiej jebałki, ludzie, bo tutaj jest wieczny farming. Wieczny taki, taka gonitwa za hajsem, za sprzętem, tak? Nie zmienia wędki. Ja wiem, że tam poszedł spławik i kurde grubo na dół, ale tu też mam branie. A gra już ją na tyle znam, że tam bym podniósł i bym nie miał ryby, a tu przynajmniej mam pewną rybę. Jelcyn, dokładnie. Zwijamy tą drugą. No to wiedziałem, jak to podniosę, to nie będzie ryby, bo zawsze tak jest. Już gra mnie nauczyła tego. Tej swojej sztuczki. Tak więc jak jest branie na dwie wędki, to lepiej cały czas trzymać wędkę tą w ręce, którą się ma. To jest oczywiście moja taka taktyka tu. Bo nie mówię, idzie zaciąć tamtą rybę. Uda się, ale uda się. Przynajmniej mi, a nie, że na pewno. No tu mam branie, czekam sobie tu. I hopla, Pudzianek, proszę bardzo, jaki ładny. Pani Pudziankowa! Łup, łup. Z pieprzykiem tutaj. Tam jak idzie, patrzcie się, jak tam, jak idzie, jak burza. Teraz można spróbować. Bo jest agresywne branie, ale nic z tego, panowie i panie. No niestety, no niestety, no. Co ten spławik tak długo się, kurde, za...
pionuje, wiecie, jakoś długo się mi pionuje. Ten od razu ładnie staje w pion. Ten sam grunt jest, kurde, żeby nie było. No nie wiem, może to nie jest tańszy trochę i wiecie, potrzebuje więcej czasu. Co miałem jeszcze rzec, ludziska? Powiem wam tak, miałem nagrywać te potwory z Fishing Planet, także tutaj nawinę troszeczkę o Fishingu Planecie. Ale kurde, widzę, że no nie chcecie oglądać tego chyba, bo po tych kurwa łapkach, po tym wszystkim wnioskuję, że no nie chce się wam tego oglądać. Tak więc nie wiem, czy to ma sens nagrywać. Tak samo tutaj ktoś mi pisze, kurwa, na wiadomości z gry, czy będzie odcinek z ruskiej jebałki. Tu mi napisał na czat, kurwa, z tej gry. To człowieku, jakiś szacunek masz, kurwa, do mnie, jak nagrywam to, coś ci się w tym podoba, to napisz to pod filmem. Zrobisz jakąś dla tego filmu przysługę i zrobisz, wiesz, coś się z tym filmem tam podzieje, jak jest komentarz pod filmem. A nie, że ty mi napierdalasz tutaj na czat z gry takie pytania. Nie będę na nie odpowiadał, bo nie chcę mi się i tyle. O. Szkoda klawiatury. Knury i tyle, będę szczery. Jeżeli ma ktoś jakiś szacunek do tego, coś się podoba naprawdę w tych filmach, chce je, to pisz komentarz, zostaw łapę pod filmem i tyle, a nie tam, wiesz, sypiesz się albo piszesz mi tu na czat w grze. Bez sensu, bezsensowne to jest. Także tyle w temacie tym. A tak jak mówię, Fishing Planet, może jakiegoś potwora jeszcze nagram, ale widzę, że no słabiutko, ludzie, no słabiutko. 20 kurwa łapek, poważnie. O, mamy pudziana. Tak samo rybałka, no już traci tutaj, widzę, oglądalność. No i straci to wszystko, ja mam plan już tutaj na swój kanał. Mam wyjebane, ludzie, szczerze mówię teraz, to w te suby, te łapy to dawno mam wyjebane. Ale teraz już będę miał całkiem wyjebane, bo mam taki plan, powiem wam jaki nawet. Będę sobie nagrywał pełną serię, będzie ona wrzucana prywatnie po prostu na kanał. A jak będzie cała nagrana, no to ją dopiero będę upubliczniał. A co się z nią tam będzie dalej działo, to mam w dupie, wiecie? To mam w dupie, czy ktoś mi tam napisze komentarz, czy nie, bo nawet na nie nie będę odpowiadał, taka prawda. To już będzie tak czysto olany kanał. Oczywiście ja sobie będę tutaj nagrywał, bo mi się to podoba, co jakiś czas coś wrzucić. Ale wiecie, to już tak będzie czysto dla mnie. Ja tutaj robiłem co mogłem, chciałem tutaj jakąś współpracę z ludźmi, coś ten. Ludzie mają wyjebane, wiecie, a 5 łapek i to cały czas od tych samych ludzi, za które dziękuję, no bo nie ma, że nie, ale... Ale kurde, teraz brania, co? Ludziska fajne się porobiły. I jelcyny znowu? Kurde, jelcyna też nie mam trofejnego. I jelcynki, kurde, powchodziły. I te puzanki, kurde, jakoś... Patrzcie się, już tu na dupca. Ale fajnie, ale kurde, super. Patrzcie się, ale to jakieś jaziowate chyba, co? Nie, co to jest? Czarnogrzbietko, ale fajna, duża. Ludzie, za nią też jest, kurde, moneta, wiecie? Za nią też jest jakaś tam moneta. No teraz Borysowi się podarzyło, kurde. Ale panie Borys, weź pan się napij. Herbatki, wiesz, Borys, napij się herbatki. Oj, tu coś mamy, kurde, konkretnego. No kurde, czarnogrzbietka chyba, wiecie? Czarnogrzbietka, 600. Ciekawe, ile jest trofiejna, co? No ale taką, kurde, kilogramową. No to chyba będę miał biedę na te żółki. Ludzie. No, może damy radę, no może damy radę. Zobaczymy, jak na razie nic takiego, kurde, konkretnego jeszcze tu nie uderzyło powyżej kilograma. Ale fajne rybki są, no są rybki, ludzie, są rybki. Nie kurde, jakieś knury, ale nie wędkarz tylko knurami żyje. Bo tak samo jak ja sobie do realu na życie jak chodziłem, teraz już bardzo rzadko. Bo jak powiedziałem, w tym kraju nie ma ryb i nie będzie już. Możecie sobie, kurwa, myśleć, co chcecie o tym, ja mam to w dupie. To ja lubiałem sobie też, wiecie, zrobić zestaw typowy płciowy i zanęcić fajnie na tą płoć, jak ona podeszła, no to ciągniesz jedną za drugą, kurde, jak szalony. I nie tylko karpie. Takie płotki też dawały bardzo dużo radości. Tak więc wiecie, nie samymi knurami wędkarze żyją. Nawet sobie możecie zobaczyć tego Fishing with Ace. Pewnie oglądacie, większość z was pewnie zna ten kanał.
koleś tam ma taką radochę złowienia wzdręk, że hej ho, jak się na niego patrzy, to samemu mi banan wyskakuje, jak on sobie łowi. I jak go to bawi, kurde, no bo to jest fajne, wiecie? To jest fajne, płotka chyba. Tak jest, płoć. Jest to fajne łowienie takie, kurcze. Takich rybek. Jedną za drugą. 15-4 ludziska. A jeszcze chwilę się tu pobawimy, co? Na tych, kurde, bacikach, bo jest fajnie, widzę. Patrzcie się, 28 ryb, no chyba rekord odcinka, co? Knury, rekord odcinka, kurczę. Dawno tak dobrze nie było w siatce, dawno się tak dobrze nie działo. Zaraz sobie zajrzymy, ile mamy tych pudzianków nałowionych. Kurde, dobra, ściągam tą rękę z klawiatury, czekam tu na branie, ale muszę się kawę napić. Jestem świeżo po treningu, ludzie, i to nóg. Kurwa, jestem słaby normalnie, wiecie? Jeszcze nic nie jadłem do tego, pojedziałem, a zjem sobie po tym, jak nagram, wiecie? Nagram i sobie coś zjem, zbiorę się, kurde, troszeczkę do roboty, może już dźwięk tu obrobię trochę, bo to też jest troszeczkę zabawy, jednak żeby ten dźwięk był w miarę, jak widzicie, filmy dostajecie teraz w 2K moje filmy, tak sobie to wymyśliłem i tak sobie robię, bo 4K po co to robić? Taką grę? No w 2K już bardzo ładnie wygląda. Więc 4K bez sensu. No jest dobra, jakoś mi się wydaje. Dźwięk też nie jest zły. Ajajajajaj, pudełeczko, no pudełeczko tym razem. No ale spóźniłem się i to, kurde, srogo. Kurde, niektórzy na 3 łowią, wiecie? Na 3 batony, kurde. Tak więc to jest wesolutko. Jelcyn? Nie, czarnogrzbieta. Ale kurde, ma malutka, bym powiedział. Tu mam już branie na tej wędce. Hopla! Kurde! Teraz za szybko znowu. Teraz dałem dupę ja, no. Przyznaję się, bez bicia oczywiście. Wiadomo, tutaj od razu podnoszę, wiecie? Od razu podnosimy, kurde, komucha, nie udało się. Ale teraz, kurde, pieprzę to, wiecie? Teraz daję dupę ja. Dobra, siedzi coś. Ojoj, coś mały jelcyn. Tak jest, mały jelcynek. Dałem sobie zoom na myszkę, kurde, bardzo fajnie, że to zrobiłem. Bo nie muszę na klawiaturze Z tam, kurde, wciskać. Tylko od razu pyk. Zastanawiałem się, czy dać sobie podbierak, czy odkładanie wędki jeszcze. Ale odkładanie wędki jakoś mnie tam nie męczy, bo to odłożysz i sobie jest, tym bardziej grunt. Tam jest branie, wiem, widzę. O, tym razem puzanek. Ale kurde, drobniutki. Wiem, że nie ma, ludzie, tego spławika nie będzie, ale nigdy nie będzie też ryby, jak to podniesiesz. To jest stara zasada peruwiańskich, kurde, zaparzaczy herbat, że oni wiedzą, że nie podnosi się tego za szybko, bo nie ma ryby wtedy, no. Co wam mam tu mówić? Jest jeszcze większy zoom, ludzie, ale nie mam lornetki, wiecie? Jestem, kurde, pazerny i nie stać mnie na lornietkie, nie stać mnie na żarówki, żeby sobie pod nogi kłaść światło. Nie stać mnie na kombinerki. Ogólnie już tak, wiecie, w rybałkę mało cisnę, no. Kurde, gra wymagająca. Gra strasznie fajna, ale gra wymagająca poświęcenia dużo czasu, którego nie mam, a tym bardziej teraz nie będę go miał w ogóle. Podnoszę od razu. I opłaciło się. Jeszcze jak to będzie puzan. No puzon, ale... No ale kurde, troszeczkę większy, wiecie, żeby był. To? Fajnie, kurde, płynął w prawo. Jelcyn chyba. Śledź Brasznikowski, o wow. No pan śledź, dokładnie. Brasznikowski. Podoba mi się to w tym filmiku już, że kurde jest taka różnorodność ryby, bym powiedział, nie? Zaraz sobie zobaczymy siatkę, ale szkoda mi teraz czas tracić na jakieś pierdoły, bo... Ryba żerę! Proszę państwa, żeruje jak nigdy! Aż, kurde, ucieka. Tak samo w tym Fishing Planet. Już się tak tam nafarbiłem na tych czupakach, tak już tam za długo, wiecie? Przy tym krzoku.
No takiego jazia to mogłem go w ogóle wypuścić, no ale dobra, już automatycznie go zabrałem. Tutaj sobie przerzucę. Tun, 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 tun. Halo, puzanki. Może jest jakaś zanęta na puzanka, my nie wiemy. Da się jakąś taką stworzyć fajną. Opla, co Jelcyn, co? Albo śledzik. Nie, czarnogrzbietka. Nie, 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 Macior, nie zgadaj, bo jesteś downem. Cyk tu. Przerzutka, ludziska. Przerzucamy to wszystko. No proszę, jakie kurde... Broń! Jest! O, ale ciosa chyba to będzie, co? Tak jest, ciosa, bardzo ładna ciosa. Bardzo piękna. Przełączyłem się na tą wędkę, bo myślałem, że tu jest jakieś pyknięcie, ale chyba nie. Kurde, teraz tu ludzie, ciągniemy od razu, ciągniemy jak tiruwa za dwie dychy. Opłaciło się znowu i znowu piękna czarnogrzbietka. Nie, ciosa. Ciosa. Ja pierdolę, gościu, weź już się zamknij, nie zgaduj, co? Już tam pewnie nie jeden to rzuca, takie teksty. No ale ludzie, no co, to jest zabawa, to jest zabawa, to wiecie. Zgaduj z gadula. Jelcyn. Nie, puzanek. Kurwa, i dlatego nie gram w totka, wiecie? Dlatego nie gram w totka, bo... Bo widzicie, jakby to wyglądało, nie? Jak ja bym miał zgadywać liczby, to by to była tragedia. Ale ludzie, ale już widzę, tak pomału się wdrażam tutaj. Ile gramy? Pół godzinki, widzicie, i już tak ogarniam trochę to spłowikowanie, co? No chyba nie możecie powiedzieć, że daję jakoś tragicznie dupy. Ciosa. Oh God. Ale cioso, ciociosan. Ciociosana będę pędził. Tak jest, ludziska, kurde. Balonik, kurwa, ryż, no i pizda, nie? Wiecie, wiadereczko fermentacyjne kupione, no wszystko jest jak należy. Ciosa, wypuść, takiej małej nie chcę. Niech sobie ją ktoś inny łowi. Opla. Ależ, kurde, fajnie, ależ mi się to podoba. Ty, może jutro też sobie tu przyjdę, tak przed siłką, wiecie, mam taki czas, godzinkę na kawę. I może tu zrobię sobie zabawę, kurde, może jeszcze tutaj będzie coś brało takiego fajnego. Małe rybki, ale już mam 40 prawie. No i chyba 30 ludzie, chyba 30 sreberek. Zawsze możesz sobie kupić jakiś spławik, jakąś zanętę. Zawsze coś tam możesz sobie za to, kurde, kupić w tej grze, jakąś blachę, a z blachą idziesz na belaje, na belaj, kurde, fajnie ci siądą lipienie i już tam zarobisz, kurcze, 300 sreberek, a za 300 sreberek już możesz sobie coś fajnego, kurde, kupić, nie? Oj, nie zdążę tu chyba zaciąć. No nie. Ale tutaj branie fajne. Co tym razem? Nie zgaduję, bo nie wiem. Śledź. No zatrzymujemy go też. Ciekawe, czy ja takie śledzie mogę... proszę państwa, przerobić sobie na żywca. Musiałbym sprawdzić to w tej tabelce tam, gdzie się robi tego żywca. Ale chyba nie ma śledzi, wiecie? A jakieś stynki chyba są, albo coś takiego, o ile dobrze pamiętam. Ja głównie przerabiam na żywca te gurgony, czy jak one się tutaj nazywają, zapomniałem, albo Blake'a, no, albo Blake'a sobie przerabiam. O, chyba ciosa, ładna. Tak jest. Oj, za daleko chyba tym razem. Ale kurde, bierze wszędzie, widzę, bierze wszędzie. Gdzie się rzuci, tam kurde bierze. O proszę, jak ładnie. I tu od razu też jest branie na tej wędce. Śledzika mamy. 1200! Taki mały komuch? Really, motherfucker? Źle rzuciłem trochę tamten spławik.
Ale dobra, niech sobie jest. Teraz ładne słoneczko nam wyszło, ludziska. Tak jak mówię, łowisko, kurde, Achtuba, dość fajne łowisko. Chyba jedno z ładniejszych ogólnie, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Czasem jakiś samolocik tu przylatuje. Zrzuca arbuzy właśnie. Jelec, pani jelec. Mnie to ciekawiło. Od razu ciągniemy. Jest, siedzi. Bardzo ładnie, Macior, bardzo resztę ładnie zrobił i w nagrodę pudzianek 106 gram, no to nie w mąkę pierdnął, że tak powiem. Rzut na blisko, bo tu mam branie, wiecie? Coś tu chce ładnego siąść. Jest. Jelcyn. Nie. A tak, jelcyn, ale wymiarowy tym razem. No bo to sam jest był, wiecie? Ja od razu poznałem po oku. To więc nie obracam go nawet. Fajnie, co? Powiedzcie, aż wam ślinka cieknie, żeby sobie tu przyjść i połowić. Zapraszam, zapraszam. Pobawić się, odpocznijcie też troszeczkę od tych większych knurów. Wbijcie skilla spławikowego troszkę. No mi, kurde, brakuje dużo jeszcze, dużo skilla spławikowego do tych dwóch przynęt, ale jak mam być szczery, ludzie, jak tak widzę, kurde, live'y u ruskich, łowią na te dwie przynęty, ale łowią to samo, co ci inni ludzie łowią na jedną. Być może im wtedy częściej wpada trofejny knur, no i tyle, tak? Ale oczywiście każdy chce mieć takiego skilla, no nie ma to tamto. Czarnogrzbieta, proszę bardzo. Ludziska, zbliżamy się do 40 minut pomalutku. Tak więc za chwilę trzeba będzie zakończyć. No tak wygląda to łowienie tutaj na Achtubie. Na Spławicki Borys tym razem. Tak więc myślę, kurde, fajny połów. 47 ryb. No ludzie, zobaczcie się w 40 minut. Oczywiście większość, może połowa, może mniejsza połowa, wiecie, mniejsza część tych ryb powinna być wypuszczona. No ale kurde, biorę wszystko, bo i tak wiem, że nie nałowię pełnej siatki. No to kurczę, biorę wszystko, no. I akurat mamy wieczór, ludzie, tak więc te brania też troszeczkę na pewno ustaną. Będziemy zaraz kończyć sobie ten filmik. Tak jak mówię, z Fishing Planet może wleci jeszcze jeden potwór, ale jak nie zobaczę jakiejś tam aktywności większej pod filmem, to olewam. Olewam, w ogóle nie będę nagrywał z Fishing Planet. Będę sobie tam ciupał, ale nie będę nagrywał, no proste, nie? Po co uszczęśliwiać kogoś na hama? A najlepsze jest to, że ludzie mi piszą: no, podobają mi się twoje filmy, aj Maciur. I gdyby to wszyscy, co mi napisali, kurwa, zostawili łapkę pod filmem, ludzie, to by ich nie było 10, czy tam 20, by było ich więcej. Hop. Jakąś rybę na zakończenie musimy złowić fajną. No, tego wypuszczę akurat, bo dzidziuś, jelcyn dzidziuś. No, stabilizuj się, gnoju. Dobra, mówimy rybę, ludzie, na zakończenie. Jaka nie będzie, taka będzie na koniec. Mahaku, pożegnamy się. I co? I spotkałem się gdzieś w jakiejś innej gierce. Pewnie Fishing Planet na potworze jakimś, kurczę. Ale się, kurde, zrobiło znowu na tym kanale o rybach. Same ryby, wiecie? Same. O! Fajna ryba będzie na zakończenie. Patrzcie się, jaka czarnogrzbieta, 354 gramy, ludzie, samica, bo to od razu widać po oczach, kurde, widzicie, mętne oko, tylko baba ma. Tak więc cóż, to tyle na ten materiał. Myślę, że, kurde, był fajny. Zobaczcie sobie jeszcze siateczkę, kurczę, za tą chwilę, ile rybek mamy połowionych. Mamy różne ciosy, czarnogrzbietkę, jazie, zobaczcie się, ciosy, czarnogrzbietki, jakieś jazie wpadły z dupy, jelcyna mamy jednego wymiarowego, tylko jakieś, kurde, okoniki tutaj wpadły, nawet ładne, nie? Płoteczkę mamy te puzanki, o które tu chodziło, zobaczcie się, ile ich mamy, 2, 4, 6, 8, 11 wymiarowców, mamy, kurde, jakąś szemaja,
co wącha każdemu wędkarzowi jaja, dlatego ona musi być w siatce zawsze. No i mamy śledź borasznikowski, jeden wymiarowy, reszta nie. No ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. I tak tych ryb jest bardzo dużo, jak na materiał z tej gry. Tak więc jest wielkie dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to wiecie co robić, dranie. Ja żegnam się z wami trzema posane jajca ukłonami. No i standardowo życzę wam miłej reszty dnia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Elo.